Województwo śląskie się wyludnia. Niedawno opublikowane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań pokazują jasno, że w regionie cały czas ubywa mieszkańców. Zachodzą pewne niebezpieczne procesy ludnościowe, które no niestety w przypadku państwa regionu są bardziej widoczne. Niepokój budzi to, że od ostatniego spisu w 2011 roku w województwie śląskim ubyło 227 tysięcy mieszkańców. To spadek aż o 5%. W skali kraju spadek ludności widać w 14 z 16 województw, ale nasz region jest w czołówce niechlubnego rankingu. Mamy do czynienia z zbyt niską skłonnością do posiadania potomstwa, żeby zapewnić prostą zastępowalność. Jeśli do tego dodamy czynnik kohortowy, to jest fakt, że piramida wieku wygląda tak, że bardzo dużo jest osób mających dzisiaj mniej więcej 60-75 lat, a bardzo mało mniej więcej 25-30-35-latków, to widzimy, że potencjalnych rodziców, a w efekcie ich dzieci jest zbyt mało w stosunku do liczby zgonów. Kraj się starzeje, ale statystyki w regionie odbiegają od średniej krajowej. W całej Polsce na 100 wnuków przypada 119 dziadków. W województwie śląskim to aż 132. Mieszkańcy już młodsi nie będą. Najmłodszym naszym powiatem, biorąc pod uwagę wyniki spisu, to jest powiat pszczyński. Stosunkowo. Chociaż wszyscy jesteśmy dojrzali tuż przed 40 albo grubo po 40. Średnio tak wygląda mieszkaniec województwa śląskiego. Miasta zdają sobie sprawę z tego, że mieszkańców mają i będą mieć coraz mniej. Jednak samorządy zauważają, że wyniki spisu powszechnego nie są do końca miarodajne. Użytkowników miasta jest o wiele więcej i szacujemy, że blisko 60-70 tysięcy więcej, aniżeli rzeczywista liczba mieszkańców wynikająca ze spisu powszechnego. Paradoksalnie mimo obserwowanego spadku liczby mieszkańców nie ma spadku w zainteresowaniu mieszkaniami. Mimo że Sosnowiec to miasto, w którym aż 24% mieszkańców stanowią osoby powyżej 65 roku życia. Obserwując rynek nieruchomości, czy to pierwotny, czy wtórny, nie widać tego odpływu, bowiem zainteresowanie kupnem nowych mieszkań jest nadal bardzo duże, pomimo że przecież teraz jest coraz trudniej, bowiem kredyty bardzo mocno wzrosły i też trudno je dostać. Urzędnicy wymyślają różne zachęty, żeby tych użytkowników miast zachęcić do stania się mieszkańcami. To między innymi karty mieszkańca, które umożliwiają zniżki dla odprowadzających podatek PIT w danym mieście, na przykład na wejście na basen czy bilety do instytucji kultury. Od tego jednak mieszkańców nie przybędzie. W obecnej sytuacji może być też trudno o kolejne zachęty. Mówimy cały czas o zmianach podatkowych, które w przypadku Katowic to jest blisko 200 milionów złotych mniej w budżecie miasta, więc kwota rzeczywiście bardzo duża. Mówimy o tym, co się będzie działo w konkretnych, poszczególnych, następnych miesiącach, jeśli chodzi o cenę energii elektrycznej, opału. Nadal województwo śląskie jest na drugim miejscu pod względem liczby ludności. Ma nieco ponad 4 miliony 400 tysięcy mieszkańców, co stanowi 11,6% ogółu ludności kraju. Jednak specjaliści nie mają wątpliwości, że bez konkretnych działań negatywny trend, zamiast wyhamowywać, będzie się nasilał.